w jaki sposób używać detergentów, środków czystości i generalnie tych wszystkich preparatów, które my stosujemy na co dzień w domu, żeby to było dobre dla środowiska, tak? Bo wiadomo, to są mieszaniny chemiczne, nie oszukujmy się, i to nie jest źle, to jest dobrze. Natomiast od nas zależy, jak my je będziemy dozować, jakie temperatury będziemy stosować, czy przeczytamy etykietę. Bardzo wiele w takim, że tak powiem, sustainable wykorzystaniu, czy zrównoważonym wykorzystaniu detergentów zależy od konsumenta. Tak samo jest przy kosmetykach. Też ogromna część tego procesu jest zależna od konsumenta. Ja myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jak użyje mniej, no to zwyczajnie wystarczy mu na dłużej. Tutaj chodzi o to, żeby czytać etykietę zawsze i o tym będę mówiła wielokrotnie i stosować tyle, ile zalecono. Bo my troszeczkę mamy taką tendencję, tak, dosypię więcej, to upierze lepiej. Branie w niskich temperaturach, czy to w ogóle ma sens i kiedy należy brać w temperaturach wyższych. Żelazna zasada, proszę Państwa, zawsze, zanim Państwo użyjecie środek czystości, to należy przeczytać etykietę, tak? Jednak ta etykieta jest takim miejscem, gdzie producent komunikuje się z konsumentem i producent umieszcza te informacje, które są istotne. Część informacji jest wymaganych prawem i to jest niestety ogrom. To znaczy ta etykieta, ja za każdym, wielokrotnie widzę takie spotkania, czy gdzieś widzimy raporty z Komisji Europejskiej, jak często się mówi o tym, że te etykiety są nieczytelne, bo ta czcionka taka mała i tego jest tam tyle, ale jednocześnie na tym samym spotkaniu dokładane są kolejne wymagania prawne, które producent potem musi zrealizować poprzez umieszczenie dodatkowych informacji na etykiecie. Także koło jest błędne. Lupę powinni dołączać, bo bardzo trudno jest czytać takie maleńkie literki. A jednocześnie wymagań prawnych jest tyle, że ogromna ilość tego, co tam się znajduje, musi się znajdować, żeby ten detergent spełnił oczekiwania czy też wymagania prawne. To jest ta cudowna etykieta, do której lupa jest potrzebna. Ale proszę mi wierzyć, że gro tutaj to jest po prostu prawem wymagane. Przez konkretne rozporządzenie detergentowe, krótko mówiąc, każdy producent wie, że ma wymogi prawne, które musi spełnić i dać na etykietę to, czego legislator wymaga. Jest zamieszczone dozowanie, jest zamieszczona instrukcja użycia, jest kod UFI, bardzo ważny kod, długie dyskusje o tym były, natomiast no, to jest kwestia tego, żeby centra kontroli zatruć miały u siebie w bazach tą mieszaninę, tak, że jak się stanie wypadek, to mama nie wie, co tam w środku jest, tak, i jak dzwoni, no to powinna być gdzieś dostępna informacja, co to jest, tak, żeby lekarz, który reaguje, wiedział, jak ma reagować. To jest akurat bardzo, bardzo istotna rzecz. Piktogram określający rodzaj zagrożenia, zwroty, które charakteryzują rodzaj niebezpieczeństwa, środki ostrożności, dane producenta, skład, no i widzicie Państwo, co mamy. I teraz to, co my próbujemy, myślę, że troszkę negocjować z legislatorem, to, żeby większość tego mogła być umieszczona cyfrowo. Dlatego, że tutaj wystarczy, że cokolwiek się zmieni, prawnie nawet, i to idzie, etykieta idzie na przemiał. I tu mówimy o prośrodowiskowym zachowaniu, a tutaj jest zmiana prawna, drobna zmiana prawna, która wymaga jakiegoś tam małego oznakowania dodatkowego na etykiecie, ale już ta etykieta wcześniej, tak? Zostają jakieś stoki, także to jest całe wielkie wyzwanie. Ja myślę, że to dąży w tym kierunku powolutku, żeby duża część informacji mogła być cyfrowo, aczkolwiek ciągle argument władz to jest taki, że nie każdy ma smartfona. Także nie każdy ma smartfona, a każdy ma mieć dostęp do tych informacji.
informacji, które Wam budują bezpieczeństwo. To samo jest przy kosmetykach, tak? Ale myślę, że to już jest po prostu kwestia czasu, tak? Ja obserwowałam tą dyskusję ponad 10 lat temu i wtedy ona była bardzo trudna, bo władze w Komisji Europejskiej były bardzo takie, tak? No jak my możemy przerzucić wszystko do internetu, jak możemy zmusić tego klienta, żeby sam miał narzędzie, tak? Ale jest wyjście, bo można zamieścić czytniki, tak, u dystrybutora. Są wyjścia z tej sytuacji, aczkolwiek legislacyjnie musi być to dookreślone, bo producent musi robić to, co mu legislator każe. Jak widzicie Państwo, w takie piktogramy, to mamy ten wykrzykniczek, produkt drażniący, tak, który może wywołać alergię. No to mamy przy tym drugim piktogramie działanie żrące, potem produkt łatwopalny i zagrożenia dla środowiska. Trzeba zwracać na to uwagę. I tutaj generalnie, proszę Państwa, taka zasada. Nawet jeżeli mamy do czynienia z produktem, który jest taki troszkę mniej, jak ja to mówię, inwazyjny, tak? No, bierzemy sobie na przykład preparat do mycia naczyń, tak? To trzeba się izolować, bo to co robimy, to myjemy te naczynia, jeżeli część myjemy ręcznie, czy pewne naczynia myjemy ręcznie, tak, żeby one tam się nie zmywały w zmywarce, no to robimy to często i zawsze ta skóra na rękach będzie w pewien sposób naruszona z tej prostej przyczyny, że my mamy stratum corneum, mamy w wierzchniej warstwie rogowej naskórka, mamy lipidów dość dużo. A z kolei ten preparat zawiera środki powierzchniowo-czynne. Więc on oprócz tego, że rozpuści tłuszcze na talerzu, to rozpuści jeszcze te tłuszcze, które mamy w skórze, będzie to robił sukcesywnie, będzie barierę naskórkową naruszał. Także bardzo zachęcam do tego, żeby nawet przy takich czynnościach, które no, nie powodują od razu reakcji, używać rękawiczek i izolować się od detergentów, tak? No bo po co niszczyć sobie skórę. Ten numer UFI jest bardzo ważny i tak jak mówię, no to głównie chodzi o dzieci w momencie kiedy dojdzie do tego, że dziecko nie wiem, no spożyje detergent, tak się przecież zdarza, wiadomo, dzieciaki, no słynne historie z kapsułkami, teraz Państwo wiecie, że te zamknięcia do kapsułek są inne, bo to też są wymogi, ale też i taka trochę samoregulacja branży, no bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że ja pamiętam kiedyś, jak przyniosłam zakupy, to zanim zostawiłam, wyszłam, tak, i te kapsułki, i wracam kapsułki na podłodze, tak, no i oczywiście fajna sprawa te kapsułki, tak. Także to jest jeden moment i może dojść do takiego kontaktu, którego my nie chcemy. To jest taki kod, pod którym w centrach kontroli zatruć oni mają zakodowany konkretny skład tej mieszaniny. Więc nawet nie ten skład, który jest na etykiecie, bo rozporządzenie detergentowe każe dawać zakresy, tak? Natomiast konkretną recepturę, to co tam jest, to jest potrzebne lekarzowi do tego, żeby podjąć jakieś określone decyzje. Bardzo ważna ikona, liczba standardowych prań na opakowaniu. Ta ikona mówi nam o tym, na ile prań wystarczy dany produkt. I znów, to jest oczywiście tak zwane średnie pranie, standardowe, bo wiadomo, jak widzimy, że nam się dziecko ułożyło w błocie i biała koszulka, no może nie odzyskać swoich pieniędzy, powiem tak, no to tego trzeba po prostu nadać więcej, to jest normalne. Tak, twardość wody, to jest jeszcze inna kwestia. Natomiast średnio, standardowo to jest tak. Macie Państwo jeszcze tam niewymagane prawem, to są już takie wolontarne, dobrowolne ikony, które producent zamieszcza po to, żeby zwrócić uwagę na pewne istotne rzeczy. Czyli pierwszy, trzymaj poza zasięgiem dzieci, tak? Uważaj, żeby to się nie dostało do rąk dziecka. Bardzo ważne, tak? Żeby przemyć ręce, tak? Żeby nie połykać, żeby nie mieszać ten na górze ostatni, żeby nie mieszać. Generalnie
To jest istotne, żeby tych detergentów nie mieszać, no bo my nie wiemy, co tam w środku jest. Zawsze zajdzie jakaś reakcja chemiczna pomiędzy. Nigdy nie wiemy, co się stanie. Jak się dostanie do oka, przemyć, tak? To jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli się coś dostanie do oka, no to po prostu trzeba starać się to dość szybko wypłukać. Ten kolejny, tak? Żeby skóra, która jest zraniona, nie miała kontaktu z tym detergentem, tak? Nie przelewać. To jest, proszę Państwa, taka bardzo ważna rzecz, bo w momencie, kiedy przelewamy detergenty, to my się pozbywamy tej oryginalnej etykiety, bo zazwyczaj to mało kto trzyma, tu sobie wkładam butelkę, tak, z oryginalną etykietą, a tu sobie przelewam, więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przelanie do drugiej butelki będzie powodowało taką sytuację, że tracę tą etykietę zazwyczaj, no bo wyrzucam to pierwsze opakowanie. Wietrzyć pomieszczenia, tak, kolejne, czy też osuszać, podchodzić z suchymi rękami, że ręce muszą być suche. No, te dwa dotyczą oczywiście kapsułek i zamknięć i to, żeby tej kapsułki nie przecinać, bo pomysły są różne, proszę Państwa, także tutaj też staramy się uczyć. Tak jak Państwo wiecie, był taki czas, myśmy mieli raporty właśnie, że dzieci bardzo lubią te nasze kapsułki i to jest taka fajna sprawa, którą można pamiętosić, a może by udało się też i zjeść. Także są w tej chwili zamknięcia takie dziecioodporne, noniące, ale natomiast ja tutaj uczulam, proszę Państwa, inwencja dziecka jest ogromna, tak? I to, że te dojpaki są zasuwane i to, że opakowanie jest zamknięte, trzeba cały czas zwracać uwagę, bo też proszę mieć na uwadze to, że często w domu też są starsze dzieci, starsze, ale jeszcze w nie najmądrzejszym wieku i może tak się zdarzyć właśnie, że 8-latek to odbezpieczy 2-latkowi. Naszą rolą jako rodziców jest generalnie trzymać to poza zasięgiem dzieci. Tak? To nie są preparaty, które są dla dzieci przeznaczone. I trzeba chronić. Natomiast no, też myślę, że nie można popaść w obłęd, no bo proszę zwrócić sobie uwagę też na to, że ostre noże trzymamy w szufladzie, tak? No, co można zrobić ostrym nożem, to każdy sobie zdaje sprawę, więc to wszystko musi być tak rozsądnie wyważone. Bardzo fajny projekt. Projekt, który nazywa się Czarty. Ja, proszę Państwa, jak dołączyłam do stowarzyszenia dawno temu, kończyłam 19 lat temu, w 2005 roku, tak to jest kawałek czasu, to pierwszą rzeczą, nad którą pracowałam tutaj z ramienia Polski, to był projekt Czarter właśnie. Więc proszę zobaczyć, ile lat temu branża detergentowa, jeszcze nie doregulowana tutaj, bo wtedy jeszcze nie było takiego szału środowiskowego, tak? A branża już wtedy myślała o tym, jak produkować mniej CO2, bo to jest o tym, tak? Żeby przystąpić do tego projektu Charter, to firma musi spełnić pewne wymagania. I to są kwestie mierzalne. Tak? Czyli musi dowieść, że zredukowała emisję podczas produkcji, tak? Że zredukowała emisję CO2 o ileś tam. Tak? I ona to po prostu co roku raportuje, jeżeli w tym projekcie chce być. Działa to naprawdę super, bo jak się ogląda dane, ile przez tyle lat udało się zaoszczędzić, jaka to jest duża mobilizacja dla firm, to jest to bardzo, myślę, bardzo dobry projekt. I w szczególności no, w tych czasach to myślę, że jest istotne, bo wszyscy zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy dość zanieczyszczoną planetę. Staramy się ograniczać to zanieczyszczenie na tyle, na ile się da. To będzie ograniczone również i legislacyjnie, tak? Bo to jest, proszę Państwa, troszkę tak, jak Komisja Europejska się dopatrzy, że coś mogłoby być lepiej, jak dureguluje, no to dureguluje. I tutaj to, co się w tej chwili dzieje,
od strony legislacyjnej, to jest legislacyjne tornado. Ja odkąd pracuję tutaj, właśnie te 19 lat, nie widziałam czegoś takiego, żebyśmy równolegle zmieniali, nie wiem, 20 aktów prawnych i wszystkie te zmiany są powodowane, wszystkie te zmiany są powodowane przede wszystkim tak zwanym green dealem, czyli tymi kwestiami zielonymi, tak? Czyli wpadamy na pomysł, że coś tam doregulujemy, ale potem okazuje się, że w rozporządzeniu LEACH to jest tak, a w kosmetycznym to jest tak, a w detergentowym to jest tak i że to jest wszystko niespójne. No więc otwieramy jeden akt prawny, drugi, trzeci, czwarty i próbujemy to jakoś wszystko spiąć i doregulować i ten pociąg w tej chwili jedzie. Także to jest coś, nad czym my pracujemy bardzo dużo w stowarzyszeniu, natomiast to będzie generowało obowiązki dla producentów, bo jak te akty prawne wyjdą, no to oni po prostu będą musieli bardzo dużo zmienić, żeby się do tego dostosować, tak? Ten projekt jest super projektem, bo on trwa długo, jest od dawna, jest w pełni wolontarny. Każdy, kto chce, może się tutaj przyłączyć. I tutaj, jeżeli chodzi o porady takie i o zapobieganie wypadkom, znów, no mam przede wszystkim na uwadze dzieci, bo to jest najważniejsze, tak? Należy zawsze czytać etykietę produktu. Bardzo ważna sprawa. To i też przy kosmetykach, zawsze przypominam, przy farbach do włosów. Przeczytaj zawsze, zanim użyjesz. Podstawowa kwestia. Jeżeli jest żrący produkt, tak, no to kwestia odzieży, rękawic i tak dalej. No ja Państwu mówię, jak się na wydziale chemicznym pracuje z wodorotlenkiem sodu, czyli z tym wkretem, pracuje się w okularach, w fartuchu, w rękawicach, tylko pod wyciągiem, tak? Także to są te rzeczy związane z bezpieczeństwem i każdy chemik wie, że nie będzie z tym biegał po laboratorium, bo to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Także to trzeba sobie uświadamiać, z czym się ma do czynienia. Wentylacja to jest bardzo ważne. No i trzeba na pewno te produkty, które są niebezpieczne, trzymać bardzo poza zasięgiem dzieci. Nie usuwaj etykiet, tak? I to jest to, jak przeleję, no to zazwyczaj usuwam to pierwsze opakowanie, tak? Nie wiem, etykiety. Nie mieszaj, bo nigdy nie wiesz, co wyjdzie, tak? Także to jest istotne. I przed wyrzuceniem pojemnika zamknij opakowanie, tak? To jest istotne, lub wypłucz je. Proszę popatrzeć na badania konsumenckie, na zwyczaje prania. Co my lubimy kupować? Lubimy kupować w tej chwili, ja tutaj mówię o tak zwanym przeciętnym Europejczyku, bo badania robiło ICE, Europejskie Stowarzyszenie Detergentowe. Robiło je dwukrotnie, w październiku 2017 roku i w lutym 2020 roku. I proszę spojrzeć, że cały czas rośnie ta chęć konsumenta do stosowania płynów do prania. To jest segment, który się doskonale rozwija, tak? Proszki utrzymują się na mniej więcej tym samym poziomie. My wiemy, że są takie osoby, to są często ludzie starsi, które do proszków są tak przywiązane, że mają wrażenie, że jak naleją płyn, to nie upierze. To są bardzo często takie psychologiczne. To jest to samo, co z szamponem. Producenci wiedzą, czasem dodają substancje pianotwórcze, bo konsument, który stosuje szampon, który mu się nie pieni, to ma wrażenie, że ten szampon mu nie umyje. To są dwie różne rzeczy, tak? Także też to jest percepcja konsumenta. Jak się dobrze pieni, jak mam taką głowę, to na pewno dobrze myje, tak? Co nie jest prawdą. Także to jest dość istotne. Jeżeli chodzi o ilość prań, tak? 6,7 prań średnio na 2 tygodnie, to mamy 3 na tydzień, to mamy 1 na 2 dni mniej więcej, tak? To jest taka średnia. Temperatura 42 stopnie i powiem tak, widzicie Państwo czasem takie zalecenia na detergentach, czy takie obietnice, że bierze już w 30 stopniach. Proszę w to uwierzyć, tak? Bo jeżeli te zalecenia takie są,
To znaczy, że to jest tak skonstruowany produkt, on zapewne enzymy zawiera, tak? Także on jest tak zrobiony, że w tej niskiej temperaturze średnie zabrudzenie, mniej więcej przy średniej twardości wody powinien nam usunąć. I warto się nauczyć tego, żeby brać w tych niskich temperaturach, jeżeli produkt na to pozwala. Naprawdę... A proszę mi pytanie, czy które z produktów do pani, czy proszek, płyn, czy kapsułki są bardziej ekologiczne, przyjazne środowisku? Które z tych trzech produktów? No, wie pani, to pytanie nie jest łatwe, natomiast myślę, że mówiąc o ekologiczności, to co państwo musicie wziąć pod uwagę zawsze, to jest cały cykl życia, tak? Bo my jak chcemy sobie wziąć produkt, to sobie, proszek czy kapsułka. Zawsze trzeba pomyśleć, że żeby tą kapsułkę wozić, to jest potrzebne stosunkowo niedużo energii, tak? No bo tych kapsułek wejdzie, powiem już tak kolokwialnie, dużo do tira, tak? A proszek, który tak skoncentrowany nie jest, nie da tego. Zawsze w całym cyklu życia, więc żeby stwierdzić proekologiczność, i to są właśnie, ten temat jest bardzo ważny, to co pani teraz poruszyła. Są w tej chwili opracowywane takie standardy, normy, według których producent, bo wiadomo, każdy, jeżeli nie ma standardów, to każdy napisze, moje jest bardzo proekologiczne. A jeżeli są jakieś arkusze kalkulacyjne, według których my liczymy, tak, czy podczas procesu produkcji użyliśmy tyle, czy nie tyle, tak? Potem podczas wożenia, ile poszło na to energii, benzyny, ile CO2 się wydzieliło, tak? I później ta sama mieszanina, tak? Która jest mieszaniną skoncentrowaną, więc po prostu jest tam bardzo mało wody. I w całym tym cyklu kapsułka wychodzi bardzo dobrze, ale ona wychodzi bardzo dobrze głównie ze względu na te kwestie transportowe. Ale tak. Zwalnia się chyba więcej mikroplastiku przy kapsułce. Ja powiem państwu, powiem państwu historię mikroplastiku i tutaj akurat to widać doskonale na przemyśle kosmetycznym. Myśmy teraz dostali tak ciężkie do regulowania w obszarze mikroplastiku. Ilość tego tak zwanego mikroplastiku, którą wprowadza przemysł kosmetyczny, bo proszę zobaczyć, to wszystko ma iść do ścieku. Jak my usuwamy makijaż, no to zazwyczaj to jest jakiś wacik i to idzie do kosza, tak? Żadne tłumaczenia Komisji Europejskiej nie pomogły tutaj, bo sprawa jest dla europosłów, bo to idzie też przez Europarlament, wizerunkowa. W związku z tym, jeżeli ona jest wizerunkowa, to żaden poseł nie będzie w stanie powiedzieć nie, no tutaj pozwólmy przemysłowi kosmetycznemu stosować ten mikroplastik. Bardzo, bardzo niewielka ilość stosowana w kosmetykach. Niektóre substancje, bo to jest kwestia definicji, proszę państwa, więc niektóre polimery są bardzo trudne do zastąpienia. W kosmetyce kolorowej, myśmy to kiedyś tłumaczyli też europosłom, że jeżeli wprowadzimy takie ograniczenie, to przemysł dla części kosmetyków kolorowych, takich jak podkłady, nie ma zamienników na ten moment. Dano nam 12 lat na wypracowanie tego, natomiast jest to, proszę wierzyć, w dużej mierze spółka za wyprawkę i tutaj 40% tego tak zwanego mikroplastiku wprowadza przemysł ochroniarski. Ale kto doreguluje samochody? Każdy musi jeździć samochodem i to jest tak, a za to wydaje się właśnie, że kosmetyk to jest takie nice to have. To nie jest nice to have, dlatego że to jest po pierwsze to, jak ja się czuję, jak wychodzę z domu, a część tych produktów, ogromna część tych produktów jest niezbędna do tego, żebyśmy normalnie funkcjonowali, no też pasty do zębów, płyny do mycia ciała, no, człowiek używa szeregu kosmetyków, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli do tego dostęp. Wiadomo, zawsze można powiedzieć, że że każda maleńka cegiełka przesunie nas do przodu. To jest prawda, tak? Także tutaj branża to przyjęła, mówi dobrze, oczywiście, że tak, no, dostosujemy się do wszystkich wymagań. Natomiast tak jak mówię, no, branża ochroniarska nie ma tych wymagań.
Także... W czym jest kosmetyka, jest najwięcej mikrofesji? Czy można w ogóle tak... To są mikroślady, powiem tak. To są polimery bardzo często, które w ogóle ważą o tak zwanym performance tego kosmetyku, czyli czy on będzie działał, czy nie będzie działał. Ten mikroplastik taki drobinkowy, to co żeście Państwo, no, to co można było prawie tak zobaczyć gołym oczem, okiem, pamiętacie Państwo skraby, takie, skraby do twarzy, tak, z takimi, z drobinkami, to z tego przemysł już wolontarnie branża kosmetyczna wydała takie oświadczenie, że ponieważ to jest bardzo łatwo zastąpić innymi materiałami, właśnie w tym zawsze leży taki technologiczny problem, to my się wycofujemy i w 2015 roku było takie stanowisko myślę pozytywne. Natomiast, tak jak mówię, no część tych polimerów nie da się zastąpić, to wszystko trzeba wypracować, także to tutaj dobrze, jeżeli legislator też spojrzałby na te branże, które w rzeczywistości naprawdę ważą, tak? Natomiast no jeżeli oni nie mają zamienników, a samochody muszą jeździć, no to wtedy dyskusja się kończy. I teraz, proszę Państwa, mamy zmywarki. Proszę zobaczyć, że jeżeli chodzi o zmywarki, to co jest ważne, to ten stopień napełnienia. On też jest bardzo ważny przy pracy. My zawsze zachęcamy do tego, żeby nie puszczać pustej pralki. Szkoda energii. Ja myślę, że każdy to doskonale wyczuwa, że pralkę trzeba załadowywać, że zmywarkę też trzeba załadowywać. Tutaj widać, że ten stopień załadowania jest dość duży. I widać, że coraz więcej osób zmywarek używa. Jest różnica pomiędzy tak zwaną wschodnią Europą, tak południową, różne są zwyczaje, to są zwyczaje regionalne, zwyczaje krajów i mamy około 5 prań, znaczy myć na tydzień, tak? 5 myć na tydzień, no to jest całkiem często, powiedziałabym, że no może nie codziennie, pewnie jedni puszczają codziennie, a inni co 2 dni, no i mamy taki wynik. Bardzo ważne są takie wskazówki, które my dajemy na etykietach. Wykorzystuj pełną ładowność pralki, tak? Skorzystaj z instrukcji dozowania. Pierz w niskich temperaturach, oszczędzaj opakowania. To jest, myślę, takie bardzo pro-eko. Natomiast zawsze z tym, zawsze konsument ma tutaj bardzo wiele do powiedzenia. Ale też myślę właśnie, że z tą pro-ekologicznością to trzeba jeszcze troszkę poczekać na opracowanie tych metod, które będą tutaj pozwalały na takie obiektywne policzenie, co naprawdę tak chroni nasze środowisko, czy nie, no bo proszę wziąć tą torbę papierową, tak, wszyscy nas tymi torbami papierowymi bombardują, ale ile drzew na tą torbę pójdzie, tak, i cały ten obiekt, tak, i to powinno być wszystko, całość, tak, nie tylko to, że ja mam torbę zamiast plastiku, tylko co za tym stoi.